Łukasz Pelc, witam Państwa. Poranek powyborczy na antenie RDN Małopolska. Razem ze mną w studiu jest Roman Ciepiela, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Tarnowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nadal kandydat, Panie Marszałku. No tak, w dużych miastach to tak już, to tak już jest, że jest wielu kandydatów i głosy się rozkładają, więc będzie, tak, będzie druga tura. Emocje są duże? No oczywiście, bo... Stres? W ogóle spał pan w nocy? Bo to spałem dobrze i czuję się gotowy do dalszej rozmowy z tarnowianami, z mieszkańcami naszego pięknego miasta. Przede wszystkim dziękuję tym, którzy głosowali, którzy oddali głos na mnie. To jest potwierdzenie z jednej strony tego wszystkiego dobrego, co wydarzyło się w mieście z moim udziałem. Przecież jestem samorządowcem od wielu lat i sprawiłem wręcz fundamentalne podłoże pod zmiany. Myślę, że to jest w pewnej części wyraz takiego zaufania do mnie, a z drugiej strony zobowiązanie do dalszej pracy, do przedstawienia pełnego programu i przekonania wyborców, utrzymania ich. Ale takiego wyniku pan się chyba nie spodziewał? Tak nieskromnie zapytam. Mówimy oczywiście o prezydenturze w Tarnowie. Jest druga tura, pan ma 38,83. Pan Kazimierz Koprowski, pana najmocniejszy kontrkandydat, 31,16. Panie redaktorze, wygranie wyborów w takim ważnym mieście jak Tarnów musi dawać satysfakcję, ja ją posiadam. To, że nie udało się tego osiągnąć w pierwszej turze, to jest wynik skali, tak? Nie osiągnęli tego kandydaci ani w Krakowie, ani w Warszawie, ani we Wrocławiu, ani we wszystkich. No generalnie w większych miastach małopolskich tak wygląda sprawa. Więc taka jest natura tych wyborów. Oczywiście można porównywać do innych w przeszłości, ale trzeba by porównywać do takich, których było 6 kandydatów, a nie 4, więc w tym wymiarze czuję oczywiście z jednej strony osobistą satysfakcję, ale z drugiej strony potężną dawkę zobowiązania do tego, żeby rozmawiać z mieszkańcami Tarnowa, żeby utrwalać ich w przekonaniu, że możemy razem zrobić jeszcze więcej, że program przeze mnie przedstawiony jest programem pozytywnym. Będę też zachęcał tych, którzy albo głosowali na innych kandydatów, albo w ogóle nie poszli do głosowania, co jest problemem w Polsce, bo około 60% mieszkańców uznało, żeby nie wziąć udziału. No tak, oficjalnych danych a propos frekwencji w Tarnowie jeszcze nie mamy, ale chcę pana zapytać, jak pan skomentuje nieoficjalne informacje a propos składu Rady Miasta. Przypomnę, 13 mandatów trafi do rąk Prawa i Sprawiedliwości, Platforma Obywatelska tylko albo aż 5, Sojusz Lewicy Demokratycznej 4 i Tarnowianie 3. No to jest potwierdzenie. PiS dostaje bezwzględną większość. To jest potwierdzenie tych ogólnokrajowych tendencji, których Prawo i Sprawiedliwość faktycznie osiąga wzrost we wszystkich strukturach samorządowych. Ale jak pan się na te wyniki zapatruje? Pan jako mocny kandydat na prezydenta Tarnowa. Tarnowie też się tak stało. PiS ma więcej mandatów niż w poprzedniej kadencji, Platforma nieco mniej, ale są tylko 4 ugrupowania, wszystkie te skrajne nie dostały się do Rady. No to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Radzie i to jest fakt, który będzie obowiązywał przez najbliższe 4 lata. To jest duża odpowiedzialna. No ale partia, oczywiste jest, że chyba nie tak sobie pan to wyobrażał, te wyniki, że się trochę te mandaty chyba inaczej rozłożą. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę przed wyborami, mówił pan, że pan cały czas apeluje i będzie dążyć do pojednania, ze wszystkimi będzie pan rozmawiać, więc rozumiem, że ta wola w panu nadal jest. W sumie teraz to, jeżeli te informacje się potwierdzą, to nie będzie pan miał wyjścia, gdyby doszło do tego, że wygrałby pan drugą turę. Ja i w tym studiu, i w wielu innych wypowiedziach podkreślałem to, że niezależnie od skali miasta upartyjnianie samorządu jest błędem. I to, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, ma większość w Radzie, wcale nie oznacza, że muszą stosować partyjne metody zarządzania tym miastem. Będziemy rozmawiać o tarnowskich sprawach, nie o pisowskich sprawach, nie o platformianych sprawach. Będziemy mówić o naszych, pana, moich, o tym, co jest wokół naszych domów, o jak żyją nasze dzieci, jakie miejsca pracy będziemy przygotowywać. Czyli żyje pan idealną wizją samorządu, panie marszałku? Nie idealną, realną. Pana zdaniem realną, ja, tak?
tak, panie redaktorze, ja rozpocząłem swoją działalność publiczną od samorządu 25 lat temu. I nigdy od tej idei samorządności nie odszedłem. I robiliśmy to samo w Sejmiku przez ostatnie 8 lat. Nie patrząc na to, jaka formacja rządzi w danej gminie, patrzyliśmy na to, co dany wójt, burmistrz chce zrobić i na to otrzymywał środki finansowe. I potwierdzi to panu każdy z reprezentantów poprzedniej władzy, każdy wójt, który był w PiS-ie lub nie był w PiS-ie, to nie było żadnego znaczenia. I tak samo będę rozmawiał z Radą Miejską. To, że PiS ma większość w Radzie, jest faktem potwierdzonym. Poczekamy aż... Znaczy niezaprzeczalnym, w sensie czekamy na oficjalne wyniki. Poczekamy na oficjalne wyniki, ale wszystko wskazuje na to, że tak jest. To wcale nie musi oznaczać destrukcji. To może oznaczać współpracę, to może oznaczać rozmowę o realnych sprawach do załatwienia, do rozwiązania. Ja taką deklarację składam. Co jest potrzebne do takiej rozmowy? No właśnie wybór prezydenta, który nie będzie potwierdzał wyłącznie tej jednej linii. Będzie szukał porozumienia z pozostałymi. Jeżeli byśmy się zgodzili wyłącznie na pełną reprezentację jednego ugrupowania, to demokracja nie byłaby w tym przypadku pełna. Bo co z pozostałymi? A więc mam nadzieję, że wyborcy, którzy tak licznie oddali głos na mnie, ponad 38% jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem i jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że udzielili mi tego wsparcia i za 2 tygodnie bardzo wszystkich proszę, żeby ponownie poszli do urn, żeby potwierdzili z jednej strony ten swój pierwotny wybór, a z drugiej strony będę rozmawiał z tymi, którzy albo głosowali na innych, albo ze wszystkimi z tej części 60%, czyli z ludźmi, którzy nie poszli w pierwszej turze do wyborów, albo licząc na potwierdzenie ich sympatii, albo nie mogli tego zrobić. Jednym słowem będę prosił o to, żeby po pierwsze wziąć udział w wyborach, a po drugie udzielić mi poparcia, bo ja gwarantuję dialog ze wszystkimi stronami, również z tymi, którzy dzisiaj, tak jak pan powiedział, osiągają większość w Radzie. A nie czuje pan żalu na przykład do pana Roberta Wardzały, że wystawił takie słabe listy do Rady Miasta, listy PO? Tu nie ma jeszcze czasu ani miejsca na indywidualne oceny. Oczywiście każde ugrupowanie musi sobie zrobić taki rachunek swoich działalności, swojej taktyki. No jest faktem, że Platforma ma nieco gorszy wynik niż poprzednio. Czy to jest czy jakkolwiek wina, czy wyraz pewnych tendencji, to pewnie czas na analizy przyjdzie. Dzisiaj stoimy wobec konkretnych twardych faktów. Mamy Radę, w której jest wzrost reprezentantów SLD, w którym... 4 mandaty. Z Radą, do której nie weszli przedstawiciele tak zwanych obywatelskich ugrupowań. Ktoś musi ich reprezentować. Poza klubem Tarnowianie 3 mandaty. No tak, Tarnowianie, ale tu też jest wyraźny spadek, więc prezydent Tarnowa, jeżeli chce łączyć Tarnów, jeżeli chce budować to miasto na obywatelskości, musi umieć się porozumieć ze wszystkimi. Ja taką deklarację składam nie od dzisiaj i nie od dzisiaj ją w praktyce stosuję, a więc mam nadzieję, że ta wola współpracy będzie takim leitmotywem tych 2 tygodni, które nam pozostały do wyborów. Postaramy się w debatach, w rozmowach z mieszkańcami, w bezpośrednich rozmowach również przekonać do takiego spojrzenia na Tarnów. Raczej skupienie się na tym, co należy zrobić. A nie żałuje pan, zrobić. Że na tych listach PO zabrakło pana ludzi, pana zaplecza? Bo takiego nie ma. Ja nie myślę nigdy w takich kategoriach. Nie uznaję takiej kategorii politycznej, że moi są przeciwko komuś, a to by oznaczało, że czyli nie moi są przeciwko mnie. Panie marszałku. Jestem pozytywnie nastawiony do działania. Nie uprawiam żadnych socjotechnik, ani technik takich mobilizowania ludzi wokół wyłącznie siebie. Idealistycznego człowieka w polityce bardzo łatwo jest wykiwać. Ma pan chyba tego świadomość. Być może, to trzeba próbować. Jakoś jestem odporny na tego typu działania. Ale wiem jedno. Jeżeli prezydent nie przedstawi pozytywnego programu, to lepiej, żeby nie był prezydentem. Ja taką ofertę już złożyłem i będę ją tylko rozwijał. Dzisiaj ludzie chcą mieć osobę na tak wysokim fotelu w społeczności tarnowskiej, która po pierwsze
udowodni, że potrafi podejmować decyzje. Po drugie, będzie otwarta na troski, sprawy wszystkich, a nie tylko wybranej grupy. Jeżeli mielibyśmy stworzyć jakiekolwiek podgrupy w tym systemie zarządzania, to ja nie chcę takiej władzy, ani takiej reprezentatywnej rady. Rada po wyborach musi powiedzieć: tak, zostaliśmy wybrani, jedynymi sprawami, które nas łączą lub dzielą, na którym będziemy decydować, to będą sprawy naszych mieszkańców, a nie członków naszego ugrupowania. Na pewno spogląda pan też z jednej strony z racji sentymentu, z drugiej strony tak zwane sprawy bieżące, a propos tego, jak wyglądają wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Prawo i Sprawiedliwość 31,5, Platforma Obywatelska 27,3 i PSL 17. I to 17 w skali... Do Sejmiku Województwa Małopolskiego. To oznacza, że koalicja Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe potwierdziła swoją koalicyjną zdolność do brania dalszej odpowiedzialności za województwo. To jest bardzo dobry wynik, pokazujący to, że wyborcy... Co nie zmienia faktu, że zero-jedynkowo Platforma przegrała z PiS-em. No tak, ale pierwszy raz się odwołuję do odejścia od takiej nomenklatury wyłącznie partyjnej. Oczywiście w jakichś rankingach, w jakichś bezpośrednich starciach należy dokonać porównań. Natomiast czyli Platforma i PSL od dawna jednoznacznie mówimy o współpracy, o koalicji i ta koalicja trwa w tej chwili. Wybory ją potwierdziły, jeżeli potwierdzi się to w mandatach, bo to jest dosyć skomplikowany proces obliczania mandatów, a więc na poziomie regionu być może nie będzie potrzeba dokonywać żadnych zmian. A patrząc na wyniki w skali całego kraju, zdecydowanie wygrywa PiS. Sprawę komentuje Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski. To czerwona kartka dla Platformy Obywatelskiej. W takim razie pytanie do pana, jak pan teraz przez te 2 tygodnie trwania kampanii wyborczej przed drugą turą będzie przekonywać tych, którzy na przykład jeszcze do pana są przekonani do końca, bo jakby nie było, jest pan człowiekiem kojarzonym z Platformą Obywatelską. Ja bym tak daleko idących jak pan poseł Duda nie wyciągał, bo nie ma czegoś takiego, nie ma takiego wskaźnika, który by zmierzył samorządność w całym kraju. To są tysiące gmin, tysiące sytuacji, to są setki powiatów. W każdym jest nieco inaczej. Również tutaj w otoczeniu Tarnowa mamy gminy, w których obecny wójt otrzymał 90% poparcia, w innych tylko 60%, a gdzie indziej doszło do zmiany. Nie można jednego szyldu przypisać jednej partii, tym bardziej, że Platforma Obywatelska nie naciskała na to, żeby rejestrować komitety pod szyldem Platformy. PiS zrobił to prawie wszędzie. To widać. To był jakiś nawet przymus, że koniecznie w każdej gminie musi być Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy byli bardziej obywatelscy, bardziej, no, chciałoby się powiedzieć, bliżej ludzi. I stąd w statystykach może to tak wyglądać. Natomiast na poziomie poszczególnych gmin, poszczególnych ugrupowań, jakichś formacji obywatelskich, tego już tak nie czyli pana zdaniem wyniki wyborów, te jeszcze nieoficjalne, wstępne, to nie jest żadna czerwona kartka dla Platformy? Nie, to jest, jeżeli już, to sygnał. Pracujmy dalej, pracujmy z ludźmi, myślmy pozytywnie, nie myślmy partyjnie, bo samorząd nie ma twarzy partyjnej. Jeżeli ktoś chce ją upartyjniać, to... Ale doskonale wiemy, panie marszałku, że często tak jest, że ten samorząd tą partyjną twarz ma. To trzeba od niej odchodzić. To trzeba mówić tak jak ja. Mam swoje poglądy, jestem członkiem określonego ugrupowania, ale w swojej działalności samorządowej nie jestem partyjny. Wręcz przeciwnie, jestem otwarty na głosy innych. Jeżeli są reprezentanci innych ugrupowań, to ja chcę z nimi rozmawiać. Zresztą takie deklaracje od rana dzisiaj sobie składamy i chcemy podjąć dialog. Myślę, że on jest możliwy. Jesteśmy dopiero na początku dwutygodniowej kampanii. Niestety, panie marszałku, czas nas goni. Ostatnie pytanie na spotkania i na konkretne wybory. Ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Jak będzie pan przekonywać mieszkańców do oddania głosu na samego siebie, na Romana Ciepielę przez te 2 tygodnie? Dokładnie tak samo jak do tej pory.
każdemu. Nie zmienia pan strategii. Nie zmienia strategii, każdemu z osobna chcę powiedzieć, tak, dobrze państwo zrobiliście głosując na mnie, tak, dobrze państwo zrobicie wybierając mnie w drugiej turze. Chodźmy do tych wyborów, bo to jest duże zagrożenie, gdyby miała być jeszcze niższa frekwencja niż w tą niedzielę. I myśmy pozytywnym programem, a ja na pewno będę otwarty na głosy tych wszystkich, którzy nie myślą partyjnie, ale chcą Tarnów zmieniać, chcą go rozwijać, chcą, żeby był nowocześniejszy. I na czyje poparcie pan by liczył? SLD, pana Marka Ciesielczyka, pana Mazura, pana Krasa? Czy to nie ma dla pana żadnego znaczenia? To, 10 sekund na to, to nie ma takiego znaczenia, bo ja się będę odwoływał do poszczególnych ludzi, a nie do reprezentantów określonych ugrupowań. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Roman Ciepiela, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, kandydat Platformy Obywatelskiej. To już ze zmęczenia, proszę mi wybaczyć. Nie, prezydenta. To dokładnie, panie redaktorze, oznacza, pracuje od godziny to dokładnie oznacza, rano, więc... że pan również jest obywatelem i nie myśli pan partyjnie. Jeszcze raz. Roman Ciepiela, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Tarnowa, był moim i państwa gościem. O godzinie 8:40 zapraszam na rozmowę z panem Mieczysławem Krasem.